Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Staszek oraz Gustaw Nożycoręki, zwany Korleadorem. Adorator Korle, no może być, no właśnie, a także Korle, to już wspomniane, napomniane. Dziś wracamy do mapy Skylands, tak, Korle wants to play Skylands, która jest nam znana. Staszek płakał jak wybierał. O, nie, to jakaś głupia plansza jest, ja nie wiem, co w ogóle, ale jesteśmy u Korle, więc godzę się na głupoty, nie? Co będę wybrał? Tak, po raz kolejny namówiłem go do tej mapy, więc gramy jednak tym razem z botem na hardzie, bo jest pewna na koncepcja. Hardzie. Tak. Tak, hardo, zresztą ready, może tak. A nie opowiedziałeś o naszej postaci, o komandorze zwanym naszym dowódcą. Warthog. Tak, który wzmacnia ciężką broń, ciężki sprzęt wzmacnia, że jest jeszcze cięższy. No i tym samym to jest jedna z części naszego planu, jak dzisiaj wygrać. Plan jest taki, że nie powiemy. Nie powiemy, tak? Bo chciałem go pokazać na czarną godzinę, jakby ze Staszkiem nie szło za dobrze, ale szło dobrze ze Staszkiem, więc... O, bardzo, a jestem nieprzyzwyczajony do tej strony. Ale dobra, no widzisz, nie narzekamy. No widzisz. Budujemy. Wiem, że liczyliście pewnie, że zagramy Pitchfistem, przepraszam, albo Armoldildo, no ale dzisiaj Korle stwierdził, że dzisiaj dajemy im spokój. Tak. Dzisiaj te zabawki muszą się naładować, tak, na następne spotkanie. Dobrze, no to powiem ci, to jest plansza, no. Podobnie jak Ustaszka, dzisiaj bez perw moda i innych modów. Już to widzę. Udało się. To już mogę zdradzić, że się udało, Staszka, bo już po jesteśmy, tak? No zresztą widzieliście, jak bardzo się udało, więc... Okej. Okay. A teraz musi nam się udać tutaj wszystko rozbudować i wprowadzić plan zniszczenia. Rzekłbym coś na zasadzie... Czekaj, jak to było? Muszczku, co będziemy robić dziś w nocy? Muszczku? Dzisiaj będziemy zdobywać świat. A, myślałem, że jakoś pójdziesz w kierunku, że po tyłku będziemy dostawać, jak zwykle. Nie, no jesteśmy teraz, ale w sumie jesteśmy teraz u ciebie, to rzeczywiście jest to możliwe. Możemy oberwać, tak? A widzę, ty to lubisz do góry się budować. A jednak, tak. O, wiesz co, a my nie mamy obrony antymortarowej, a on już chyba coś do nas spuścił. Głupio by było przegrać tak. O, już! Głupio by było przegrać ładnie, tak na start. Jak szybko. No. Eskubany. I już kolejny mortar leci, co najgorsze to tak wycelowany... Wow. Idealnie w naszą obronę. W sumie tak, trochę przespałem ten temat. Ło, panie. To będzie najkrótszy odcinek w historii chyba. Tak mi się też wydaje. Dobra, zestrzelić to. O, dziękuję bardzo. Jeszcze ci nasi strzelcy tacy, kurczę. Bo to jest ta twoja pechowa strona, nie? Oczywiście, no przecież to musi być moja wina, no. Tak, to już... Wiem, dobra, jak jest. Damy radę. Zastanawiam się tylko, jak tu nas obudować, żeby później nie było tragedii. Ale na pewno jeszcze jeden antymortarowy. Rozumiem, te konstrukcje, co tam stawiasz, to tak w kierunku... Właśnie, w jakim kierunku? Rozwoju. W kierunku rozwoju. Ale nie, jakiś tam wiatrak chciałeś stawiać, czy jak? Czy coś w ten deseń? Tak, czy... też. Też Taka. Wiatraczki, tak, bo potrzebujemy energii. No to dobrze. To ja dalej antymortarowo jeszcze się tutaj nastawię. Myślę, dobra, że jak będzie tak... 5 strzelców, to chyba sobie poradzimy. Mam nadzieję. Miejmy nadzieję. Potrzebuję trochę resources. Dobra, to masz. Na kredyt. Dobra, stawiam pierwszego. O, jak bardzo pięknie. No to rzeczywiście. Coś zawsze jest robić, jeszcze tak? Plan B, spalić wieżę czy fort po środku i przebić się do niego. Ale nasz plan C wydaje się dużo ciekawszy. Mam nadzieję, bo... To może być jak u Staszka. Dobre założenia i... A wykonanie jak zwykle. No właśnie, jak zwykle, no właśnie, muszczku, tak? Jak tak zawsze. Jest. Dobra, ale chętnie bym zebrał fundusze na jeszcze jedną kopalnię. Dobrze. Wiesz co, powiem tobie, że ta obrona antymortarowa, znaczy ją dobrze jest też męczyć, bo... Dziękuję. Przepraszam, ale mamy za dużo energii, chciałem baterię postawić jedną chociaż. Masz za dużo energii. Musisz... Mam za dużo. Spożytkować ją na coś ciekawego, tak? No. O, ziemniaki, dobra, żeś postawił tuż nad kominem, a podgrzewane tak. Ziemniaki grillowe. No. To jest ziemniaki. Nie, to, no, to są ziemniaki z ogniska będą. Okej. Okay. Jadłeś kiedyś takie pyrki no, zamieniane? Uwielbiam, proszę cię.
Ile po 300 na kopalnię, dobra. A już postawiłeś kopalnię. Już postawiłem, czyli ten problem został rozwiązany. Stawiam również, żebyś miał jeszcze jedną. Mamy 5 kopalni. Mamy 5, ale to na bogato idziemy. Na bogato. Zaraz mogę pójść i jeszcze postawić 6, jakbyś chciał. Zastanawiam się, co on wybudował takie skierowane do nas. Nie podobają mi się te drzwi, tak? Czy on czasem nie planuje zburzyć tego fortu przed nami? No musimy być gotowi, że jak on zburzy, to jest koniec. Weszli ze swoimi zabawkami. Musimy być gotowi, że jak on zburzy, to będziemy mogli się żegnać. Tak, też. Ale to w sumie snajpera jakiegoś sobie u góry możesz postawić na wszelki wypadek. Rzeczywiście, jakby chciał zburzyć, to co lubisz spokojnie, najbardziej. Spokojnie. Nie? I tak snajper nam będzie potrzebny przecież do twojego planu, tak? Ale to taki bardziej od dołu wchodzący. Od dołu wchodzący, gdzieś tutaj próbujesz dobudować się do tamtej części, tak? Tak. I gdzieś Dobrze. Tam jakby snajper był, to bym mógł się spisać nawet. Dobra, to ja tu generuję dużo energii. O, jak nas tutaj pocisnął. No mocno. Właśnie zastanawiam się, że ta nasza obrona antymortarowa jakoś tak średnio się spisuje. No tamci z tyłu nic nie robią za bardzo. O wybuchło. A ten z przodu właśnie... Bo też może warto by było go męczyć mortarem. A może nie? Może. No właśnie, nie, no zawsze jest... można by próbować. Ja tutaj trochę zabuduję górę, żebyśmy mogli jeszcze coś postawić na kopalniach. Tylko gdzie by można było postawić ten mortar, żeby go męczyć? No. A, wracam do koncepcji. Dopóki jeszcze możemy ją realizować. O, dobrze. Pięknie zrealizuję. Pierwszy raz ustawię linę gdzieś. O, że to nawet... Aż to pójdę zobaczyć. O, powiem ci, to nie jest... To jest dobre. Nawet solidna lina, nie? Ja nawet cię wesprę. Co moją tutaj... liną jeszcze. Zastanawiam mnie, co on buduje, ale prawdopodobnie chce chyba wiatraki jakieś czy coś takiego. On teraz kombajn buduje. Ło! Dobra, mortary dały radę troszkę. Znaczy, no. Te nasze antymortarowe dały radę. Czekaj, mamy za dużo energii. Buduję upgrade center. Buduj. Już teraz możesz. Teraz tak, najważniejsze by było bronić to coś, co tu postawiliśmy i nie. Bo znowu jesteśmy w tyle. Mamy workshop do zbudowania, mamy upgrade center do zbudowania. W sumie wiesz, co by nam się bardziej przy... A nie, workshop już mamy. Bo chyba dostajemy w gratisie, buduję, jak rozpoczynamy właśnie przygodę. Dobra. Dobra. I teraz zastanawiam się nad tym oddolnym snajperem. No, myślę, że można by go postawić pod, żeby nie mógł go zniszczyć. Ale poczekaj, ja już sobie postawię tego snajpera, pozwól. Tylko pamiętaj, że tu musi być jeszcze wylot, nie? Aha. W dół. A, no. Aha. Więc dobra, lepiej pamiętam. By było tak to obejść dookoła. Najlepsze, że nie wiadomo, co się dzieje w bazie. Zaraz może być pogrzeb. Tak. Puści na nas... Skupili się zaraz tu na drinksie na dole. Patrzę, co się dzieje w bazie, ale w bazie jest spokojnie. Ładnie no. Niszczą, ładnie bronią. Jeszcze jednego postawiłem strzelca. Okej. Bo plan jest genialny. Tylko teraz, żeby nie pozwolić przeciwnikowi tak nas zaskoczyć. Ustawiłem część naszego planu już pierwszą. Mhm. Ulepszę też wiatrołapy. Więc możecie się powoli domyślać, jaki jest nasz główny plan. Tak. To nawet zaczyna wyglądać jakoś. Najgorsze, że chyba tylko na jedną rzecz taką w tym planie będziemy mogli się nastawić, nie? No, zobaczymy, jak to wyjdzie, tak? Otóż to. Tym bardziej, że on chyba wyczuł też nasz plan. Tak ci powiem, jak spojrzę na jego podwozie, to chyba jest gotowy na nasze pomysły. Damy radę. Poza tym pamiętaj, że możemy więcej tego zbudować. Mówi, że możemy tego zbudować zdecydowanie więcej tych zabawek naszych. Wydaje mi się, że jesteśmy dość ograniczeni, jeżeli chodzi o takie opcje. Zobacz pod kopalniami. Masz jeszcze tutaj mnóstwo miejsc. Ale tam, znaczy przynajmniej kopalnie nie idzie tam postawić, ale może co innego dałoby radę. Kopalnie nie, ale możemy znowu zrobić, że tak powiem, dużo zabawek pod tytułem rakiet. Oby. Tylko wiesz, żeby te rakiety czasem nas nie uszkodziły, bo one takie są trochę nieprzewidywalne. Ale dobra, możesz przetestować swoją zabawkę już na start. Mówisz, bo widzę, że wszystko jest gotowe. Mi? Nie wiem, czy mamy surowce. Wiesz co, ja się zajmę bateriami w tym czasie. A ty tam zobacz, jak to. To nie ma co testować, bo ja nie chcę go zdradzać moich planów, że to jest komputer teoretycznie. Ale to ja, mamy co zdradzać. Ja myślę, że on jest taki trochę zablokowany na to, co zrobi tutaj, więc nie ma co się przejmować. A, w ten sposób chcesz się bawić. No patrzę, jak to wygląda, tak? Mhm. Dobra, ale już robię lepszą akcję. Już testujemy, no, co on zobaczymy, wymyśli. Tak, właśnie, zobaczymy, co on tu jak ma. To wejdzie. No dobra, lecimy, od dołu. Tylko poszło. Żeby one
No właśnie, czy one wrócą? A wróciły. Oj, oj, oj. No. To jest słaby punkt tego planu. Jakby ci to powiedzieć? Tego nie przewidziałem może do końca, ale mam kolejną koncepcję. Dobudować się do środkowej bazy. Zaliczyć drugą bazę. Mówisz, że trzeba by spróbować? To, co ty chciałeś zrobić... O, czekaj, bo ci snajpera przestawiłem. To, co ty chciałeś zrobić, a tobie wtedy nie wyszło. A nóż... Ulepszam naszą broń, żebyśmy mogli zobaczyć przypadkiem. Ale to będzie ból, jak będzie ulepszona, a... A nie wejdzie, no. Ale no to wiesz, no może któraś w końcu wejdzie, tak? Bo to jest... Na to liczymy. No oby. W sumie tak, jakby któraś weszła. Jeszcze pamiętaj o naszej aktywnej mocy, gdzie możemy użyć... Wiesz co? A nie, myślę, że on rakietę buduje. Mamy tę całą specjalną moc, która wzmacnia naszą broń, nie? Ta aktywna. Tak, to prawda. Więc jak będziemy mieli wycelowane, że to wchodzi... Faktory. A ja się bawię dla pana starosty. Buduję mosty, nie? Tak. Dobrze. Mam nadzieję, że to zadziała. Jakby się podłączyć do środka... Daj mi chwilę. O, już, pięknie. Już możesz budować. O! Zniszczyli nam jednego rakietowca, Anty, już go odbudowuję. Most wzwodzony powstał. Dobra, ale tak na ten moment nas nie męczy. Co prawda chyba też ma plan podłączyć się na dół, być może chce skopiować od nas wizję rakiet, albo jest też taka koncepcja z jego strony, że chce się dołączyć do środka, czy do zabawy na środku. Powiem ci, że... Coś ty zrobił! A dlaczego to tak? Dlaczego to tak? Panie, co jak to było? A to wszystko... Nie, to się wytnie. Ja ci tam pomagam, żeby jakieś... Wiesz, no żeby tutaj to jakoś działało, tak? Jakieś wzmocnienie. Trochę tam usprawniłem. Bo widzę, że jestem architektem, Korle. Korle architekt. Sprawdzam, wiesz, no. Wytrzymałość materiałów na 4,5 zaliczone, więc... Okej. Teraz się realizuje w tej grze. Dobrze, a ja spróbuję, mój drogi, puścić. Dobrze, puszczaj. Chyba... To jest nasz ratunek. Sprawdźmy. O, albo w to, no właśnie. Chociaż, kurczę, nie wiem, czy w to walnie. Wow, patrz, Makanona będzie do nas się przebijał. Więc my musimy szybko chyba nad... Ale pięknie. My musimy chyba szybko nad laserem pomyśleć. Wiesz tak, co? Tym koniecznie. Bardziej, że nas będzie stać na laser chyba niebawem. Tylko pomyśl, gdzie ten laser by było dobrze postawić. Już mam pomysł, gdzie go postawić. Bo jak ten kanon jego tu powstanie, znaczy jak zniknie wieża... O! Jak zniknie ta wieża, to trzeba wtedy wystrzelić... O, dziękuję bardzo. Wystrzelić laserem. Trzeba. To będzie nasz jedyny ratunek. Tym bardziej, że on już drugie działo chyba buduje i właśnie z niego strzela. Nie, wieżo, stój jeszcze! Oj! Przypał. Tak. Przypał. Co znowu żeś zrobił? Nie, ja nic, ale właśnie nasza główna obrona bazy padła. Główna obrona bazy? No, czyli fort, który miał nas bronić. Który myślałem, że będzie istniał do końca gry. Faktycznie. Dobra, strzelam mu jeszcze jedną. To jeszcze nie jest prezent, chyba dobre albo dobra. Może jak wejdzie. O, też próbował nas strzelić, skubany. O kurczę, on... Dobrze, o nie, no to jest tak losowe. Oj, rakietki władował. On... Wow! Dostrzelił się już do nas. Dobra, plan awaryjny. Stawiamy gdzieś laser. Tylko gdzie ty masz plan na laser? O Jezu. Nie masz. Już budowałem, tylko potrzebuję energii. Nie mamy, o Jezu, nie mamy tego. Jeszcze jeden magazyn musimy postawić. A gdzie jest nasz laser? No nie ma lasera, bo nie stać nas. Nie mamy odpowiednich funduszy na laser, panie. Dobra. Już dzwonię do Unii. Zaraz będzie wszystko. Koniecznie, kurde. Zaraz będzie. Wow, coś straciliśmy. Chyba prądu nie mamy. Chyba straciliśmy prąd. Dobra, a drugi... Na górę postawię też, spokojnie. Masz, dobra. No, bo prądu będzie potrzebne nam dużo. No, w momencie, gdy straciliśmy tę główną obronę, to tak... nieco skomplikowała się sytuacja. Dostanie jeszcze. Nie wiem, czy to jest dobre. Raczej bym mu w podwozie ładował. Czekaj, a może... Czekaj. Staszek, ty to umiesz. Wiesz, że jakby jeszcze raz to trafiło, a my możemy jeszcze przeładowanie broni, nasza specjalna moc. Kurczę, że nie mieliśmy odpalonej. Powtórzysz to, co? Powtórzę, to ja zaraz odpalę naszą specjalną moc i zrobisz replay. Dobra, to ja już jesteś to gotowy? Naładować. Dobra, ja sobie... Dobra, włączaj. To włączam. Leci. Leci. Strzelaj.
Leci. I zaraz jeszcze raz będzie, może uda się wystrzelić. I co? Strzelać szybciej. Byle nie w kamień, byle nie w kamień. Jest dobrze. Ale dobrze. To było piękne. Jeszcze raz uda się? A nie, ładuję jeszcze. Nawet jak ładnie. Jak powiesz mi, że mam strzelać, to będę strzelał. Wiesz co, tego do minigana ulepszę. I może będzie mógł też go męczyć. Stąd te jego elektrownie. A co? Coś też muszę mieć z zabawy. Nie mam moździerzy dzisiaj. A już widzę, gdzie ten laser chyba ładujesz. Już laser postawiony. A już... Ło, tylko wiesz, żeby kanon go tam... Nie. Spokojnie. A powiedz mi, ten laser... Nie będzie ten fort go blokował? Nie lepiej, chociaż wyżej to znowu niebezpiecznie. Spokojnie. Stanisław tu już opracował plan. Dobrze. Szkoda, że nie zrobiliśmy upgrade'ów jeszcze żadnej kopalni. Teraz wyszło na to, że żadnej? Powinniśmy byli to zrobić. Dobra, ja go męczę miniganem. Podoba mi się, nowa zabawka moja. Ło. Zdradzam moździerze. Dobrze, zdradzaj. Jakby go tam odciąć. Aha, a nie chciałbyś sobie wystrzelić tą rakietą? To miałeś nie dobry chciałbyś cel. Sobie wystrzelić. Już tak. Strzelam. Leci. Oby weszło. Ja się boję jego kanony. A. Leci. O, ładnie. Ach, dobrze. W sumie nie wiem właśnie, bo zawsze to musi wyminąć. Ale ma ten kanon tam tymi ziemniakami obwarowany. Chyba jeszcze czas. Ja chyba zaraz jakiegoś snajpera postawię na górę i będę go jeszcze męczył. No, w sumie jakby mu w te wiatraki tam strzelać, to właśnie by było całkiem niezłe. Jest za cicho. Jeszcze. A gdzie go... Dlaczego on z morta... O, pięknie. Dobra, nie ma prądu. On nie teraz... ma prądu? Tak, a co, wypuściłeś go. Jeszcze jeden? Miniganem. Czy... Miniganem go męczę. A, męczysz go miniganem, ale dobrze. Ale brakuje nam tej mocy, wiesz, co było wcześniej, że... Taka piękna moc była... A, że podpalają pociski. Ale pięknie, wiesz co? Chyba mu działo właśnie zniszczyłem, bo otworzył je i... Tak? I minigun sobie strzelał do niego. Coś mu poszło w dobra. Środku. Leci kolejna atomówka. Tak. W to samo miejsce, co zawsze? Tak. Kurczę, najgorzej, że on ma tam gdzieś... Dobrze! Tak, jest ładnie. Znaczy wiesz, no jeszcze nie dokopaliśmy mu się do bazy, ale pytanie, bo stać nas na kolejny heavy weapon, może coś w tym wszystkim. Może jeszcze jednego? Miejsce? To może tam tak na górze postawimy. Dobra. To stawiam zamiast... Dobrze, kanon! Tylko muszę go obwarować. Poczekaj, robię strzał z lasera. Dobra. Ty na to? Ale tak, żeby tego fortu nie zniszczyć, nie? Bo ten dobrze. Fort jest dla nas bardzo istotny, żeby on istniał. Uuu! Tak. Przepraszam, moja wina, troszeczkę za wysoko, bo mnie przestraszyłeś tym fortem, ja chciałem się przeorać przez niego. Nie no, ten fort jest dla nas bardzo istotny. Bardziej się zastanawiam, czy taki laser tutaj jakoś nad wiatrakami nie wybudować, tylko znowu on by... Właśnie to robię. Aha, albo... Tak jeszcze myślę, jakby tu od dołu go zaskoczyć. A, bo wiesz, załadowało nam się działo. Może dobra, coś by puszczam. Ci się chciało. Puściłem. Puszczasz? Aha, to jest specjalna moc odpala? Tak automatycznie, bo mam przecież dobra, ten. Idzie. W sumie laser też można mu teraz wystrzelić. No, dobrze weszło. Nie ma tego złego. Póki jest moc, ładnie. Dobra, odcięte. Dobrze! O, ale kanon jest na widoku. Ale kanon jest na widoku. Dobra. Ładnie. To miniganem teraz go... A minigun chyba też jest jako heavy liczone. Mam nadzieję, no, ale to już i tak po zabawie. Straciliśmy. Dobra, kanon stawiam. Dobra. Ja mam plan... O, patrz jak mu się to pali. To go odcięło od dołu, od rakiet. Bardzo to, ładnie. To było piękne podejście. On najlepsze, że nie może tego naprawić, co tu się pali, bo nie jest do tego podłączony. Dobra, mam... zobacz, co mu wysyłam. Wysyłam mu jeszcze raz zabawkę. Wiesz? No widzisz, widzisz. Chyba, że nie mamy energii. Zgasło nie coś. Mamy energii. Nie, no, ja męczę mu ten kanon, bo myślę, że to taka podstawa, żeby leci. Mu to zniszczyć. Dobra, o, leci. Paczaj, dobra. Leci. To o, ja kanon jest odsłonięty! No to cały czas mu w niego ładuję. Dobrze, ładuj mu w kanon. Obserwuję. Tak! A wiesz co, najlepsze, że bazę już mu tutaj widać. To ja trochę zmniejszę tego, zniżę minigana. Weź tu kolego, unisz. Czy ty widziałeś, jak bądź to poniżony. Weszło? No. Centralnie atomówką w kanon. A wiesz, że mu się chyba baza pali? A niech mu się pali, a jeszcze dorzucę nam jeden energetyczny cwel. Znaczy, Boże, co? Cwał, co? Kanon wrzuciłeś. Znaczy, może laser. Jeszcze? Laser chciałeś, tak? Nie, postawiłem po prostu. Kanon już jest za dwoma drzwiami, więc jest bezpieczny, nawet żeby było ciekawiej, ale jeszcze jeden. Boże, jak to się nazywa? Do prądu, wiatrak, tak. To... Wiatrak jeszcze jeden postawiłem. Ja ulepszam dwie nasze kopalnie jeszcze. Wstyd będzie to przegrać, ci powiem.
Dobrze, dostawał tak po dupie, jak jeszcze nigdy Hart nie dostawał tak po dupie, jak tak, dzisiaj dostał. Jeszcze tak twardo nigdy nie dostał, jak to. Nigdy tak twardo jeszcze nie było. Dobra, ja minigana sobie na moment odstawię, bo tu się nic nie dzieje z nim. I teraz tylko myślę nad koncepcją, jak do niego podejść. Nie wiem, strzał z rakiet albo coś? Czy jeszcze to nie ten czas? Jeszcze nie. Ja też mam jeszcze jakąś swoją nową koncepcję. Dobra, to nie będę ci zaburzał. Oj, ale wiesz, że to może strzelić w naszego snajpera? Nie martw się, nie strzeli. Obiecujesz? Tak, lecimy z atomówką. Leci atomówka. Zobaczy, co się tam dzieje. Tylko pytanie, czy trafi, bo on wszystkie wysokie elementy w sumie poprzesuwał. Zobaczmy. Dobrze. Coś tam wiesz, on kolejnego kanona chyba zbiera na niego. No niestety on się całkiem nieźle odbudował. Teraz zastanawiam się... Nad naszym kanonem, wiesz co, bym widział laser. Spróbować postawić jeszcze coś takiego, czy raczej... Spójrz na jego ryzykowne? Bazę. Spójrz na jego bazę. Właśnie, a jest. Patrzysz to, dobra. Na jego bazę? Patrzę na jego bazę, patrz... Fuck! Mhm. Jezu, ze wszystkich elementów trafiłem akurat w to? No, ze wszystkich? Tak ładnie. Ja pierdzielę. Ładnie. A on nas ładuje snajperami. Co ty tam jeszcze budujesz na górze? Bo myślałem nad laserem w tamtym miejscu. Całkiem nieźle by się spisał chyba. Dobrze, co ty myślisz? Tak. Tak, nawet ci pomogę zbudować. Tylko tak, żeby, wiesz, żeby ta konstrukcja nam się nie zawaliła. Przestał w ogóle nas męczyć, w ogóle nas przestał, żeby było ciekawie, bo się przestraszył. Chwilowo tylko, chyba chwilowo. Przez chwilę nie będzie prądu. Dobra, wraca wszystko do gry. Okej, bo wiesz, jak on nam... O właśnie, jak on by ten kanon wsadził... Ale to było... Ładnie. Z dwóch stron. Zbliżenie było... Dobra, to ja coś tu zostawiłem. Dobra. A teraz, mój drogi, jeszcze, żeby nie było mu zbyt pięknie, no, wysyłam tego mu jeszcze, się boję. Jeszcze jedną niespodziankę. A nie, proszę. Ominęło ładnie. Mówiłem, no dobra, ci, proszę, dobrze to opracowałeś. Troszkę. Bardzo dobrze. No to, wiesz, jak będziesz chciał strzelać z jakiejś mocnej broni, to my mamy ulepszenie teraz do mocy. Jakby na przykład kanon mógł strzelić. A mogę ja strzelić no to kanonem? Już. Mogę? To odpal sobie i... To czekaj, tylko uważaj. Odpal kanona i odpal to laser. To ty odpal. Znaczy nie, dobra, odpal ulepszenie. Nie, dobra. Dobra, poszło. I laserem dobra. Strzelam też. A nie wiem, czy będzie stać... Uła! No to ładnie no strzeliłeś panie. Sobie. Tak. On nie był ustawiony na ten sam strzał, to samo miejsce. Wow. Zamykaj drzwi. Odłącz. Odznacz. Wyłączone. Odznacz. Ale ja chciałem jeszcze skorzystać z mocy. Jeszcze ale raz. Ale to wiesz, no ale strzelał cię snajperem w ten... Wiem. No to panie. Otwierać drzwi. Ja chcę strzelać. Poleciało! Dobra, nie. Ładnie. Zamykaj, kolego, zamykaj. To ja jednak jestem bardziej moździerzowy, tak? To opadanie to znaczy nie w to moim to nie, stylu, to ale... To dużo zabawy, jakaś grawitacja, kto wymyślił grawitację? A tutaj kanon trzeba jakoś prosto, nieprosto, ładnie. Pizg! O! A kto tak krzywo ustawił laser, że nie trafiłem? Nie wiem, ja tym się nie bawiłem, wiesz co, a ja sobie kanon ustawię trochę wyżej. Mamy możliwość zabawy. O! Ach, coś... Kanonujesz, a snajper on tam miał, widzę. Dobra. Nie, fajne są te kanony. O, widzę, że laser pójdzie zaraz. Nie, co dobra, ten... leci. Leci jeszcze trochę rakietek. Jak ty w miejscu, w którym miał być laser, postawiłeś snajpera? W jakim celu? Ale ja chciałem, przecież sam powiedziałeś, że chcesz tam snajpera. Nie, tam chciałem ja laser. Ale ja go teraz ulepszam do anty tego. Ale tam miał być laser. No to postaw se nad. Dobra, zaraz go nie będzie. No właśnie, wymierzyłem go dobrze. Bierzemy, tak? Aha, zamknij drzwi. I tak, a myślałem, że to on. Nie, dobra. Ja go jeszcze tam trochę potnę. Dobra, a ja sobie jeszcze raz wystrzelę. To samo miejsce, bo musi się... Wiesz co, wezmę heavy i w ten sam punkt niech strzeli. Dobra, i mam nadzieję, że nie puściłem... zmienił... A, ja puściłem heavy, ty też puściłeś heavy? Nie, no właśnie nie stać mnie na strzał. Aha. Dobra, poszło, a ej, czemu... Ej, dobra, ujoj, co to był, za zes? Nie, bo ja wybrałem, żeby strzelił w to samo miejsce, co poprzednio, a to jednak dobra, nie działa. Dobra, wypadł mi z kanona, Nie, to kanon jest dobra zabawa, to pozwól mi coś robić, postaw sobie drugi, tak? Nie, dobra, bo... to ja postrzelam trochę tymi, poczekaj, postrzelam antypancerzowymi. Ła. Nie wiem, czy coś, no i co? No i któryś raz strzelasz celnie, panie Korle, widzę. Zaraz będzie dobrze. Się podjarałem tym jednym strzałem, że jest dobrze ustawione, a to się okazuje, że to nie jest dobrze ustawione.
Jesteś... Obiecanki, cacanki, kurde. Jesteś przekonany, że możemy tam laser jeszcze u góry postawić i ta wieża się nie zawali i nie zniszczy naszych kanonów i tak dalej? Myślę, że możemy próbować, tylko trzeba uważać, on ma snajpera. Dobra. Niestety. Ja ustawię tu wyżej strzał. O! O! Ładnie! Tak, i ładnie. Tak, tak teraz już to zatrzymam. Tak to już zatrzymam, więc teraz będę go męczył kanonem. Dobrze. Ty widzę też. Ja go męczę rakietami. Albo mamy, wiesz, patrz jaki mamy przyrost surowców piękny. Pięknie. Nie mówiąc o energii, no taki, przecież ta energia nie to nie mamy jest... nawet co z tym robić, proszę bardzo. Tak. Ja go jeszcze od dołu męczę rakietami, proszę. Mm-hmm. Wchodzi jak w masę. A ja teraz strzelę już, skoro ostatnio się udało, to teraz też się chyba uda. Co tak? Ale tak ci powiem, ten kanon za każdym razem strzela sobie trochę inaczej. Co za każdym znaczy... razem kanon strzela inaczej? Tak, że celujesz w to samo miejsce, a on tak trochę niżej, trochę wyżej, jak mu się chce. Dziwne. No tak, nie kontroluję tego działka idealnie, ale... Ale... Nie kontrolujesz teraz... działka idealnie? Mm-hmm. Teraz się poprawię. Stawiam jeszcze jedną... To będzie dobra opcja. To już jest dobry cel. Dobra, teraz... a ja stawiam kolejną wiatrołapę. A nie... co? Nie popełnię tego błędu co ostatnio i nie dam autocelowania, tylko samemu wyceluję. Możesz odpalić specjalną moc i nawet tę nuka puścić. Odpalam specjalną moc. Już poszło? Tak. Ja nie popełnię tego samego błędu co ostatnio, wystrzelę. A ja go przeciąłem tam wyżej. Poszło. A ty też, dobra, weszło. No ładny strzał był. Kanon ładny go tam strzał. Zamęczy. Przeładować szybko to może... Nie, nie zdążymy już. A specjalna moc chyba był... A nie, myślałem, że szybsze ładowanie, to jest pasywne. Jeszcze odpalam atomówkę. No ładnie, ładnie, aż przyjrzę się... Czekaj, nie odpaliłem atomówki, pomyliłem się, to nie była atomówka. To mini już atomówka. Już odpalam atomówkę. Mini nukę. To właśnie... Tak. Scorch Earth, chyba taka gra była. I tam miałeś big nukę i nukę i big nukę. Tak, grałem w Scorch Earth, grałem. Kojarzę. No panie, czy jesteśmy w stanie dzisiaj pokonać po raz pierwszy, kurde, tego? Harda? Harda? Czy to jest ten dzień? Chyba trzeba to tak tu ustawić, a nie mogę zmienić na przyszłość. Dobra, patrz, zbudowałem jeszcze jedne rakiety. Właśnie drugi widzę, raz, że spodobały się tobie. Tylko teraz jakby teraz go Teraz ja dołu... strzelam z kanona. A nie, nie mogę. Dobra, to ty strzelaj z kanona. To ja strzelam z laseru. Dobra. O, tylko nie wiem, co on trafi. Oj, oj. Nigdy nie bawiłem się kanonem, a teraz widzę, jak on... Bo on tak leci... No, i no opada, nie wiem, co to było. Opada, trochę niżej. No, wiesz, na taką odległość. I patrz, jakby teraz za tego snajpera, jakby tam laser siedział. Jak, co by mógł zrobić, nie? Jesteś pewien, że tam ten snajper ma siedzieć? Tak. Ja już, zobacz, wysłałem na niego atomówkę i rakiety. Chociaż nie wiem, czy atomówka Dobra. Weszła. Czekaj. Czy co ty... Czekaj. Czemu ja nie mogę strzelać atomówką? Ktoś mi jest w stanie to powiedzieć? A może wymieniłeś... Dobra, zakończyłem tę mękę. Jednym strzałem. Z hardem. Koniec. Przeciwnik na hardzie. Ach, ta duma, jak rozpiera. Przeciwnik na kardzie. Tak. Na kardzie, tak? Niech płonie. Po raz pierwszy. Burn bot. O, tak może. Co? Dobra, mam to. Pięknie, tak? Trafiłem. No to trafił czym? Co? Gdzie trafiłeś? Znaczy, ja... No, trafiłem na linii czasu, w ten sposób. A! No, to tak. To weź mi fejmów, mnie nie odbieraj. Dobrze, no właśnie, coś musi być. No dobrze, no i kiedyś trzeba skończyć też, bo chociaż można by było ten replay oglądać. Grał z wami Korl, a także... Albo inaczej. Staszek! Grał z wami... Staszek! A także Korl. Chyba, że to robisz z Korle? Czekaj, jeszcze raz, dobra, jeszcze raz. Grał z wami... Korle! Staszek. Korle! Grały z wami dwie lamy i właśnie tę grę zakończyły. Trzymajcie się. Tak hej. Na razie.